Kochani, kochani, skończyło się wszystkich świętych, zyskaliśmy nową wazę na zupę. Komu nalać rosołku? What the fuck is this? Serio? No ex, jakby to powiedzieli Anglicy, cytując polskie przysłowie bez jaj. Co to jest? Wchodzę do sklepu ze zniczami, stoi to na półce ze zniczami i ja się pytam, co to jest, a pani mówi znicz. A ja mówię, kurwa, założę się, że się pani pomyliła, bo jak dla mnie to przypomina turecką wazę. Na zupę albo resztki od kebaba. A budź się, czarny Alibabo. Sobie wyobrażam, jak UFO przyleci, to... Witamy na planecie Ziemia. La, 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 la. Jest dużo możliwości, co to może być. Najmniej przypomina mi to znicz. Najmniej. Święto zmarłych. Bardzo, bardzo poważne święto, prawda? Nie dla producentów zniczy. Dla nich to święto jest festiwalem fantazji. Barwnej, wesołej, radosnej, czasami bardzo mocno futurystycznej, a czasami lekko żenującej. Oceńcie sami. Myślę sobie, ale ktoś tu popił, ale ktoś tu popił. Nasz obecny rząd walczy z gangami narkotyków, ja bym uderzała jednak do projektantów zniczy. Sprawdzę, co oni tam pędzą przez cały rok, czego wynikiem są znicze, które projektują pod koniec roku. To są ludzie, którzy raz w roku mogą się wykazać, którzy raz w roku mogą zaprojektować swój znicz. I to, co się dzieje z ich perspektywy na grobach, jest dalekie od smutku, dalekie od zadumy, dalekie od żałoby i dalekie od zachowania spokoju świętego nad grobami. I cała jego rodzina, jego żona, jego dzieci, jego rodzice, jego wujkowie mówią: Heniek! I dobrze, że zaprojektowałeś spodek! Wreszcie coś innego na tym smutnym grobie, na tym padole! Wreszcie coś innego! Ja się pytam, co to jest? A wy mi powiecie znicz, a ja wam powiem nie, to jest lampion olimpijski. I teraz pewnie taki orszak z rodziną idzie i niesie po prostu, jak wiecie, jak na olimpiadzie z flagami. Niesie się światełko olimpijskie, światełko sportowca, to oni idą i to światełko sportowca, to lampę olimpijską niosą na grób swojego zmarłego, który nigdy nie doświadczył, jak to jest pojechać na olimpiadę. To teraz ma chociaż ogień olimpijski na swoim grobie. Kim jesteście, żeby nas oceniać? Ja też to kupiłam! Żeby nie było, że się czepiam, że wyciągnam dwa dziwne znicze z tabunu, normalnych, standardowych lampek, nadziei, modlitwy i zadumy nad grobami naszych bliskich, to proszę bardzo. Znicz udający lampion LED-owy ogrodowy. Jeżeli kiedyś na przykład nasz zmarły był zagorzałym ogrodnikiem i dbał o ogród, to kawałek takiego światełka LED-owego, którego stawiamy na drodze przy naszych kostkach brukowych, na naszym podjeździe do pałaców naszych, proszę bardzo, jest. Proszę Państwa, NASA wypuściła właśnie kolejną sondę kosmiczną. Oby doleciała i zbadała, czy jest woda na Marsie. Ale ten znicz moim zdaniem przypomina naprawdę wiele. Można to postawić na przykład nierządnicy na grobie, tak? Jeżeli kobieta była lekkich obyczajów i lubiła się zabawiać, to taki znicz symbolizuje, o! Tu leży prostytuta! Zapalmy jej znicz, bo i prostytutki przychodziły do Jezusa, a to nie oznacza, że Jezus był złym człowiekiem, a my naśladując Jezusa, nawet prostytutkom będziemy palić znicze. Co prawda w ich guście, bo w ich guście, ale zawsze. Może być to prototyp narządu płciowego, który ma nam przypominać o wesołym, jakże udanym nocnym życiu kobiety, która spoczywa w grobie. Natomiast może nam także przypominać o tym, że kiedyś robiliśmy karierę w London City. Jeżeli twoja córka, twój syn umarli przedwcześnie z przepracowania, robiąc karierę w korporacjach i wyjeżdżali do Londynu i mieli nadzieję, że w tym Londynie zrobią karierę, to także ten znicz pasuje na ich grób. Przypomina on bardzo słynny, jeżeli nie najsłynniejszy, wieżowiec w London City, tak? Pocisk, sonda kosmiczna, wibrator.
albo wieżowiec w Londynie. Życie, życie, proszę Państwa. Bo od kosmosu, po seks, po karierę biznesową, wszystko zawarte emocjonalnie w tym jednym zniczu. Ja chcę poznać producenta tego znicza, naprawdę. Jeżeli jest ktoś, kto wie, kto produkuje takie znicze, jeżeli jesteś projektantem tego znicza, odezwij się do mnie. Odezwij się. Twoja kreatywność pierwszy raz powaliła moją. Czapki z głów. W gronie cmentarnej mody na znicze znalazłam także coś takiego. Niby nic, tak zwykły po prostu znicz, ale jest on biało-czerwony, żeby było wiadomo, że tu leży Polak! A nie żaden popapraniec, nie żaden kolciapaty, nie? Polak! Nikt nie miał wątpliwości, że twój przodek był biały i z Europy. Myślę, teraz musicie zastanowić, jak ja się czułam, kiedy w wózku sklepowym wiozłam te wszystkie znicze. Ja przepraszałam kasjera. Ja bym, proszę pana, to nie jest mój gust, ja tylko po prostu chciałam nakręcić odcinek. Ale nie zmienia to faktu, że ja je faktycznie kupiłam i prawdopodobnie na moich grobach, moich bliskich, wszystko to, co teraz wyśmiałam, stanie i świecić będzie dumnie. I będzie to i spodek turecki, ogrodowa lampa LED-owa, światło olimpijskie, Polak, pocisk. To już jest stricte pod piłkarzy, tak? Na przykład mój tata kopał w piłkę, dlatego postawiam mu to na grobie, ponieważ takie coś, że staje Messi albo Ronaldo, to się nazywa złota piłka czy coś takiego od FIFA, nagroda. Ja wiem, co zrobi z tego moja mama. Moja mama po wszystkich świętych na wiosnę zbierze to i wstawi tu kwiaty, ponieważ uzna, że to jest przepiękny wazon. Podsumowując, Dzień Wszystkich Świętych jest dniem zadumy i żałoby za bliskimi, którzy nam odeszli. Ale nie dla producentów zniczy. Nie, 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 nie! To jest jedyny raz, kiedy oni mogą popuścić wozy fantazji i wreszcie są zauważeni. Czyżby brali dopalacze? Z tym pytaniem zostawiam was. Idźcie i świećcie swoje lampki zmarłym, ponieważ na pewno na to zasłużyli.